Halo, halo, dzień dobry, czwórka z tej strony. Witam Was serdecznie w Into the Bridge po raz kolejny. To chyba będzie już nasz czwarty odcinek i zobaczmy, co nas czekało, bo szczerze powiedziawszy zapomniałam. A! Pokonaliśmy Białą Wyspę i chyba mówiłam, że pójdziemy do Zielonej. Pójdźmy do Zielonej. Dobrze. Co możemy zrobić? Zdobądźmy dodatkowego grida. To będzie łatwa misja dodatkowo, więc zarąbiście. Trzeba się pozbyć Zajona, bo Zajon tym razem co robi? Zajon dodaje pancerza, więc trzeba go będzie jak najszybciej rozwalić. Same latające, cholera. No dobra, Zajon się nam właśnie podstawił. Nice. Dobra, to co robimy po kolei? Ralf będzie atakował Zajona. Teraz działo. Najpierw ty przesuniesz tą muchę, a działo przesunie drugą muchę. O tak. I w zasadzie spoko. Poszło, tu też pójdzie w pustą. O, ten zadaje za 2 damage'a. Znowu same muchy. Ja, prom. No dobra, plus jest taki, że ten gość tutaj zostanie zarąbany przez wodę. Więc nim się nie przejmujemy. Teraz tak, co ty robisz? Ty robisz same złe rzeczy, no ale to znowu tak. Gdzie my powinniśmy podziałać? No nie? Zdecydowanie, żeby przesunąć obie te. Chyba, że Ralf by nam się tam wpakował. Moglibyśmy zrobić tak. Zrąbać tego. Zrobić tak. I działem się po prostu przesunąć. Jeszcze najlepiej troszeczkę damage'a zrobić wszystkim. Bang. I co? Ralf tylko dostanie damage od ognia. Mój kot bardzo pozdrawia. Gdzie jest kot? Kot! Skąd ty, kurde, miauczysz? Chyba mam pewien problem. Nie wiem, skąd mi kot miauczy. To nie atakuje. Ale to nie oznacza, że nie możemy tego zabić. To może przejść sobie tutaj. Czy ktoś idzie w pustą, albo czy ktoś potrzebuje dodatkowej zachęty? Nie. To działo tylko może coś przesunąć albo zaatakować. I chyba w tym wypadku tylko przesunąć. Niech będzie, sobie przesuniemy tego i co? I nic. A, czołg nam. Nie, super. Czołg nam wpadł do wody, ale to nie musimy się tym zbytnio przejmować w tej chwili. I tak już koniec. Dostaliśmy promotion. Na kim dostaliśmy promotion? Na tym gościu, nie? Co my tu mamy? Heal drop. Będziesz miał heal drop od tej pory. Czy ty coś jeszcze dostałeś? Plus 2 mech HP, czyli masz więcej, bardzo się cieszę. Mamy jeden reaktor do obdzielenia. I co my z nim zrobimy? Wiecie co, dodamy sobie reaktor tutaj i wrzucimy dodatkowy możliwość ruchu. I chyba będziemy walczyć tutaj.
Dlaczego tu? Bo tam dalej można było sobie pójść w dwie strony i załatwić dwa zlecenia z punktami gridu. Więc będziemy tak robić na ten moment. Biało sobie pójdzie tu. Confirm. Dobra. Pod incoming, super. Lootbox. Ciach. 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 Dobra, to co musimy załatwić, to tego Zajona, jak zwykle. No musimy też przesunąć tego gościa. To może zrobić działo. Tylko jak przesunę tego gościa... Oho! Zastanawiam się, czy nie mam kota zamkniętego w szafie. Będzie dodatkowy punkt programu dzisiaj. A, w ogóle jest niefajnie, bo póki Zion nie jest zabity, a nie jest teraz, to gość nam... Okej, dobra, musimy zabić Ziona. Czyli tak, strzelamy tak i strzelamy tak, bo póki byśmy go nie zabili, to Ralph nie mógłby przesunąć tego gościa. I też zadałby tylko jeden damage'a, więc niezbyt fajnie. I teraz Ralph przyjmuje damage na klatę. Sorry, Ralph. Pociąg przejeżdża. Ten brzydal. Ten brzydal. Dobra. Po kolei co robimy? Działo się chyba musi pozbyć tego gościa. I fajnie. Znaczy, czołg nie działo. Ralph zbierze poda i zabije tego gościa. Bombastycznie. A... Nie mamy jak go przesunąć? Mamy jak go przesunąć. Możemy zrobić tak. I zrobić tak. I w tym momencie nic nie dostaje damage'a. Jest pięknie. Musimy co prawda przesunąć teraz działo w następnym ruchu, ale nie będzie źle. Trzy muchy, jeden strzelający. No nie jest źle. Goddammit. Serio? Co możemy zrobić? Co możemy zrobić? Musimy pozbyć się trzech much. I mamy trzy boty, więc nie powinno być najgorzej. To może przesunąć działo. Czołg. To może przesunąć działo. To może zabić Ralph. I tak będziemy robić. Czyli... Ty idziesz tu. Ty się cofasz, idziesz, a czy Ralph będzie tak, idziesz tu, a Ralph robi tak i teraz w zasadzie tylko czołg dostaje na klatę i to jeden obrażeń, jest wszystko spoko. Super! Kolejna runda za nami. Idzie nam to coraz lepiej. Super, zobaczmy co było w lootboxie. Core. No i super. Komu dajemy kora? Moglibyśmy dać temu i dać mu teraz więcej życia. Już by miał jeszcze więcej. Możemy temu dać i też by miał 7 życia. Można by też dash wylewelować. Nice.
zrobimy tak, że na razie sobie dodamy mu życia, a będziemy pamiętać, że chcemy pójść w dash. I teraz, o, dlatego właśnie atakowałam, próbowałam uchronić tą krainę, bo tutaj możemy wejść do library i tam zdobyć jeszcze jeden kolejny punkt grida. Tak też zrobimy. Dobra. Ile ona życia? On ma 4 życia. Ma jeden, spoko. Dobra, co musimy zrobić? Chunk może zaatakować tego ciula. Ciało może się po prostu na razie przesunąć tu. Ralph może tego ciula pyrgnąć. Teraz. Działo może zadać jeden damage'a i drugi damage zada sam drugi wek, ten żuczek. Więc tego gościa się pozbędziemy. Na, pięknie. No, Zajona trzeba się pozbyć. Nie ma tragedii. Dobra. A, musimy zablokować jeszcze Zajony. Zapomniałam o tym zupełnie. Czyli tak. O, dostaniemy już 100 damage. Niezbyt fajnie. Może nie będziemy dostawać damage'a. Tylko sobie zablokujemy jednego Ralphem. A działo po prostu tutaj zaatakuje nam muchę. Dobra. Czyli jeszcze dwóch musimy zablokować. Ciach, spoko. Spoko. A ty, żuczek, co będziesz robił? Też tego? Serio? No dobrze. Dobra, to tak. Tym gościem zablokujemy sobie jeden spawn. Tym gościem zablokujemy sobie drugi spawn. Tym gościem zablokujemy sobie trzeci spawn. I w zasadzie zrobiliśmy wszystko, co powinniśmy, tylko w tej rundzie. Ale spoko. Jest git. Ral blokuje i dwa weki, z czego jeden ginie. Spoko. I tyle? Został nam jeden gość? Serio? Ral, zabij pana. Czyń honor. Chociaż moment, ty masz max tego levelu. Wracaj. co możemy zrobić? Kto potrzebuje więcej? Czy Ok potrzebuje więcej? Więc ty zadajesz jeden damage'a. I Chow zadaje resztę damage'a. Proszę! Bank! Powiem wam, nagrywanie tej gry w trakcie dnia ma swoje plusy. Pięknie. Defense up. Bardzo mnie to cieszy. Tu jest high threat. Ja niezbyt lubię robić high threat, ale w ogóle jak wygląda ta mapa? Są tanki. Próbujemy? Czy nie próbujemy? High threat powinien mieć też lepsze. Dobra, zobaczymy. Najpierw zróbmy jeszcze tą. Przecież jak ja ją zrobię, to już tego high threata nie będzie. Dobra, zrobimy tą. High threaty kiedy indziej. Co mam? Aha, defend the satellite launch. No super. Confirm. Lecimy. Hostile detected. Brawo wy. Mm.
Co my możemy zrobić? My nie możemy za dużo zrobić, szczerze powiedziawszy. No bo moim pierwszym pomysłem było przesunąć tego gościa w tą stronę, dostanie jeden damage'u i Ralph mu potem zada drugi, dwa kolejne damage'u. Natomiast wtedy był weszł w tą naszą satelitę. Co nie jest dobre. Czy tego chcemy, czy nie? Działo prawdopodobnie musi się zająć tym gościem. No i dobra. Teraz tak. Ale możemy to zrobić w drugą stronę przecież. Możemy tego gościa zrobić tak i potem czołg, który i tak musi dostać więcej expa, będzie super, zrobi tak. Tylko w przyszłej rundzie będziemy mieć czterech weków na planszy, co nie jest przyjemne. No, ale może się przynajmniej jakiś ładnie ustawią i będą chcieli wszyscy razem zginąć. O Jezu, ten beznadziejny wek. O matko. Tego mogę wykończyć. Tego też mogę wykończyć. Super. Patrzcie, bo mogę zrobić tak. Bang. I teraz mogę zrobić tak. I bang. Rakieta startuje. A moje działo robi tak. I bang. Ha, ha, piękna runda. Super. Pierwsza poszła. Jeszcze tylko jednej musimy bronić. I w zasadzie jest mega spoko, bo tak... tego dziuba... W zasadzie tak, czy ja mogę... No mogę. Stanąć działem w ogniu. Dobra, czyli najpierw tak. Ralph, zabij pana. Czołg, zabij pana. Ciało. Zabij pana. I zostanie nam dwóch weków, którzy się pojawią teraz. U kurwa. Przepraszam za wyrażenie, ale działo ma mało życia. Okej, to nie jest trudne, zabijamy tego gościa, przesuwamy tego gościa, możemy go nawet dodatkowo zaatakować, we don't care, i tyle. O, zjebaliśmy, bo można było go zabić. Trzeba było go tylko przesunąć tutaj, no ale spoko, satelita wystartuje. I wszystko zajebiście. Tak mi się wydawało, że nie będziemy mogli zrobić tego high threata. Przecież jak zostają trzy, to włącza się boss. Lecimy na bossa. Boss jest brzydkim żuczkiem. Boss, ty brzydki żuczku. Przepraszam. Wiecie, jak to jest. Czasem człowieka trzymają się suchary. I już tak jest ze mną. No dobra. A jak ty w zasadzie atakujesz? Aha. Nie atakujesz tak fajnie, jak ja bym chciała, żebyś atakował tak fajnie. No ale cóż. Czy inaczej muszę cię przesunąć tutaj. Teraz najlepiej by było, żebym zrobiła tak. Tak. Przesunęła działo. Nie! Nie w tą stronę przesunęła działo. W tą stronę przesunęła działo. I cię przesunęła jeszcze bardziej. Chyba stracę czołg. Czołg dostanie za trzy.
fuck. Czy była na to jakaś inna możliwość? Nie wiem. O, ten cholerny zion. Guys, wy tak serio tutaj? Dla mnie w zasadzie idealnie, bo gość właśnie przepięknie zarąbał atak własnego szefa. Tą skałą tutaj. dobra, co ty dajesz w zasadzie? Ty dajesz... Okej, ty dajesz im pewną nieśmiertelność. Nie ma problemu, bo cię zabijemy. Bo w ten sposób. I co prawda dostaniemy teraz damage na... O kurwa mać. Fuck! Dlaczego skała jest rozwalana przez pożar? Dlaczego skała jest rozwalana przez pożar? Bo chyba tego trochę nie rozumiem. I mówiąc trochę, mam na myśli bardzo, tylko chcę być miła. Ajajaj. Dobra. Kto atakuje pierwszy? Ty. Czyli ty nie żyjesz. Spoko. A jak ty będziesz atakować? Tak, tak. Jeszcze z niego trafisz. Dobra. Czyli jakbym rzuciła gościa tu i zrobiła... Tak. Będzie spoko. I teraz muszę się pozbyć ciebie w jakiś sposób. Ty masz 3 życia. Jak ja się mam ciebie pozbyć? Żeż ty... Co ja zrobiłam? Reset turn. O mój Boże. Źle mi się kliknęło. Tak bardzo źle mi się kliknęło. Po prostu źle mi się kurde kliknęło. Oh, Jesus. Ty atakujesz to. Ty co atakujesz? Ty też to atakujesz? Nie wiem, jak go stamtąd wyciągnąć, tak szczerze. Więc jedyne, co mogę niestety zrobić, to... A teraz dobrze wycelować i tyle. Niestety. Ale jak to? Przecież tamten miał atakować pierwszy. Z wody nie atakują. Aż ja jestem debilem dzisiaj. A już się tak chwaliłam, że tak dobrze mi idzie, nie? A, goddammit. Goddammit. Dobra. Mamy jedną turę. I nie mogę zrobić dwóch obiektywów. Bo ten gość tutaj mnie dopadł. Dobra. Zabijemy bossa. I tyle.
Możemy jeszcze zabić tego gościa. A nie, nie zabijemy go, tylko dostaniemy damage, bez sensu. To jak bardzo bez sensu to był ruch. Ja, nie, wszystko mi się porąbało. Przykro mi, stary, że zginąłeś. Nie był dobry dzień. O kurde, jaka zła partia. A tak dobrze szło. Tak dobrze żarło i zdechło. No dobra. Kupimy jednego grida. Kupimy jeden reaktor. Sprzedamy to. Kupimy smoka. Kupimy jeszcze jedno to. Popatrzymy na nasze zniszczenia. Zainstalujemy reaktor, zabierzemy stąd, wrzucimy dash. Yep. Jest najgorzej, bo jesteśmy tylko na minus 2, jeżeli chodzi o życie. Natomiast finał był okropny. Nie wiem, co ja miałam w głowie. Dobra, chyba żeby to odblokować, trzeba zrobić trzecią wyspę, więc w następnym odcinku będziemy próbować robić jeszcze raz pustynię. I miejmy nadzieję, że pójdzie nam lepiej niż w tym odcinku poszło nam z zieloną wyspą. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się, czwórka, bez odbioru.